Ja preferuję szybką jazdę. No właśnie, słyszałem, że lubisz szybko sobie pojeździć. Szybko, ale bezpiecznie. Bezpieczeństwo najważniejsze. Dokładnie. Czterdzieści miesięcy później. Dobra. No to się jakieś wyroki tu widzę na stronie rządowej pojawiły. No, widzę właśnie chyba jakiś największy rekordzista. No, 40 miesięcy to trochę posiedzi. Dobra, to ładuję się do taksóweczki, bo wezwane nie dostanę. Dobra. Hej, Axel. To ja się pokręcę trochę, zobaczę. Na mieście coś dzieje. Szybka się stuka. W sumie idę wymienić, bo szybki mi się wszystkie mam stuczone. Idę wymienić te szyby, bo wszystkie mam potuczone. Szup, 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 szup. Halo, halo, akurat uratujcie też nas. Dzisiaj ma być wesoły radiowóz. Nawet z Alcatera. Dobra. Co pan tutaj do mnie ten sugeruje? Nie, proszę pana, ja potrzebuję skruszony apop. Chyba nie zdążył ten gościu siedzieć to. Na bliżej. A, bo to Wasili. Jestem, jestem. Nie doczekam się na nich. Nie doczekam się na nich. Wiem, gdzie są, podrzucicie pod nich? Obsługi. No dawaj. Dobra, jedziemy. Radiowóz, gościu. Nie uderzył, ja cofnąłem ty. Nie, w moich oczkach nie uderzył. U mnie też nie. Nie uderzył, bo cofnąłem. Ja prowadzę, spokojnie. Panie Władzo, nie. Bo tutaj kolega by chciał. Który? Wziąłbyś mnie na parking policyjny, bo furę muszę odebrać. No gdzie jest parking policyjny? Mamy parking policyjny? No mamy właśnie, ja też nie wiem, ale... Dorian, podjedź tam na parking, to ci zapłacę tam. Dobra, jest, jedziemy. Na chuj ten parking policyjny jest tutaj? Oj, to siada kobita. A gdzie myślisz, że furo tego... Chyba z drugiej strony trzeba wjechać.
Kurwa, bo ja pod prąd objechałem. O kurwa. Ja pierdolę. Nie, jedź pan za mną, ja nas eskortuję. Dobra. 35, jedziemy na parking policyjny, mamy tam wezwanie o bijatyce. 1 plus 3. To mi się po... To? Kurwa! Bardzo proszę. Dobra, i wyciągnijcie mi furę. Dobra, koniec interwencji własnej. Jedna osoba tylko podchodzi. Jedna osoba tylko może podejść. Alfę. Dzień dobry, panie Alfę. Kapitan. Alfa. Niebieska Alfa. O, to. Ty, co ty pierdolisz? Poczekaj chwilę, ty. A idę zerknąć. Darian, chodź, to od razu ci zapłacę. Dobra. Bardzo dziękuję. Dobra, dzięki ci bardzo. Proszę bardzo. Właśnie nie wiem. A jak się je... Rudy, jak wzywasz Henka... No dobra, ale jak Rudy, jak wzywasz Henka, to ten. Czekaj, siądę z drugiej strony. No. A jak się nikt po nie nie zgłasza, to co z nimi? Nie mam pojęcia, David. Naprawdę, weź zobacz, czy tam ktoś się nie zgłosi. Panowie, bo jeśli chodzi o ten parking, to tylko jedna osoba może podejść. Tak, nie wchodźcie na tą czerwoną linię. Dobra, jest na prawo, to co? Ja jadę i tak to sprzedać. Ty, Dorian, dawaj jedź za mną. Dobra, jest, jadę. Weź czura, wciągniemy ty. Do widzenia. Do widzenia. Ty kurwa, tym się skręcać nie da. Spoko. U mnie nie uderzyłem. U mnie no, całe, u ciebie? Też, nie? Ale mówię, że tym się kurwa skręcać nie da, nie? Dobra. Bez kół. A co z tym robisz? A jechać tu. Ja sprzedaję te w piździe, bo się nie da tutaj trzymać samochodu, jeżeli ci opony rozpieprza co chwilę. Będzie można, Mister Sebik, no. Będzie można też, no, na armię zrobić to. Bo na armię będzie... jest 5 modelów taksówek. Nowych dla was. Dobra, dawaj pod linę i koniec na dzisiaj. Oho! Dobra, no jednak nic. Pod melinkę. Pod melinkę, tak? Tak. Szkoda, że nie można ci sprzedać, bo tobie sprzedam. Czego nie możesz? Że nie można sprzedać, wiesz? A nie da się? Znaczy, tak by... Musisz sprzedać w salonie, o to chodzi. A do kogoś? A rozumiem, że co chodzi. No. To nie za ciekawe. Kurwa, dziękuję bardzo. Jeszcze. Dzięki ci bardzo za wożenie mnie dzisiaj. Nie, trzymaj się. Jak będziesz potrzebował, dzwoń, nie? Ja jestem do usług. No jak zawsze. Jak zawsze. Trzymaj się. Na razie.
Dzban taksi. Ulepsz taksy, nie da się właśnie ulepszenie. Było wpłacenie? A ile mam hajsu przy sobie jakoś? $300 na razie. To nie tak dużo. O, 500. No, dobra, zaraz płacimy. O. Halo, halo, taksóweczka, taksóweczka. Podrzucić klienta. Halo, halo. Nie podrzucić? A pan z Departamentu Sprawiedliwości? Nie, a dlaczego? O, tak pytam. Do widzenia. Do widzenia. Kurwa, nikt nie chce. Ci co wybiegają powinni dawać się podrzucać. Inaczej to słabo zarobek. Witam serdecznie, witam. Darian, to ja. Pan wzywa... A. Widzisz, wszędzie jestem, gdzie potrzeba. Miałem pisać, że dobranoc. Aha, no dobra. Dobra, 3000 już mam, mogę im oddawać za tą taksówkę. I niech się kurde pierdolą! Manekin? To jest? Nie, chyba nie. Jest menu? No to możesz, Mister Sebik, przecież wiesz, co za różnica. O, do Janusz Kastu. Gdzie chcesz? Wiesz co, poczekam chyba, aż mnie wypierdolą z buszem. To pewno niedługo, to już pewno. Panie, coś pan narobił! O kurwa! Przepraszam najmocniej. W porządku wszystko? O Boże święty! Zimówek nie zmieniłem. Boże, najszczersze kondolencje z mojej strony. Pan pokaże. Kurwa mać. Wezwie tę karetkę. O Jezu święty. Pan pokaże tutaj nogę. O cholera jasna. Kursik za darmo dzisiaj będzie. Podrzucę pana pod szpital nawet, zapraszam. Przepraszam. Ja wezwałem już tutaj. O, wezwał pan, no i elegancko. Przeparkuję tylko, żeby nie stała. Jak pane nogi? Panie, jest ktoś jeszcze na tej taksówce? Kolano mi boli, to lewe. Ja nie wiem, nie wiem. Nie orientuję się. No jak pan, no przecież tutaj jest wyjazd, wjazd jest tam, tam jest wjazd. O, panie, nie wrzekaj pan. Panie, taktówka na czym? Dlatego jeszcze prędkość, panie, w ogóle nie patrzysz, jak pirat jeździsz, no jak to jest? Pan jest taksówkarzem? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Orientują się panowie do Departamentu Sprawiedliwości. Właśnie chciałem jechać, tylko tej pana potrącili i nie mam jak jechać. Ojejka, co się panu stało? Dobra, pan nie narzeka.
Konami. Dobra, dobra. To można? Można, można. Maluda niech leży, jak mu przeszkadza. Ja pocałuję jej panu, jak pani przejdzie. O, pani pocałuje. No, pani pocałuje i przejdzie. No i git. Dobra, pani do Departamentu Sprawiedliwości panie, też jedzie, czy nie? Pan, siadasz pani, czy nie? Zaraz będziesz pani nie płaciła. Jedzie. Siada pani, to do tyłu zapraszamy. Dobra. Ostrożności! Co to się tu stanęło? Tu, na melinkę pierw, na melinkę na sekundę. Na melinkę wpierw, dobra jest. Nie będę jak medal jeździł. Sekundkę, dobra jest, nie ma problemu. Dobra, stawaj pan, szybko idę. Nie ma problemu najmniejszego. No ja mam straszny problem z ubraniami, żeby kupić. Nie mają moich rozmiarów. Tak? Tak, no przykre, przykra sprawa. Może pani bardzo coś sprowadzić jakieś? Tak? To no chyba ja będę musiała. Może da radę. Bo coś ciężko jest. Ja mam kontakty. Tak? No tak, jakby pani potrzebowała. Dobra, idę do departamentu. To wiadomo, że tak. Dobra, szybko, wolno. Ja bym może wzięła do pana kont. No to ja zostawię numer. Szybko, wolno, mili państwo. No ja idę pana, ja pasy za. To pasy zapinamy, jedziemy. Pan będzie z psami przejmował. Ja się dorzucę, może troszkę. Elegancko, wszystko w porządeczku. Jakby państwo, właśnie, no, wizytówkę zostawię. Ja ogólnie tak, kierowca zawodowy, szofer, dużo udziału brałem w rajdach. A, kierowca bombowca chyba. No, trochę tak. Ale jakby państwo potrzebowali, a pani potrzebuje ciuszków jakiś, tak? Dziękuję. Tak. Dobra jest, już numer zostawiam. Wie pan, bo ja już od miesiąca w tych chodzę. No ile można? Dobra. Nie no, to załatwimy coś. 924 248. Bo mnie to wolno wszystko i. W porządku. Nie ma problemu, miła pani. 924 248. Pan Dorian, najlepszy kierowca. 924 248. 248. Tak, i to wszystko. To ja zapiszę. Proszę. Pan Dorian, tak? Tak, pan Dorian najlepszy kierowca. Jakby ktoś pani dokuczał, proszę też dzwonić. Dobrze. Będę. Ale jeszcze się nie spotkałam, sami mili ludzie na razie. No. Ale ponoć to złudzenie. Tak. W Ameryce tak jest. Znaczy, wie pan, bo ja z Luizjany jest. To daleko nie jest. Iluzjany? To w Chicago tak, jest. Iluzjana. Tak, to coś takie. Już nie pamiętam, wie pan, tyle lat już ucieka. Ucieka pani? Przed kim? Tak. Szukają. Kto panią szuka? Złe ludzie? A lepiej się nie chwalić. Tam jest tu z departamentu na wyspie, czy nie ma nikogo? O, przepraszam. Telefon dzwoni. To pani? Dobrze. Tak, ja. Powiem panu. Mówię pan, bo. Czy chyba nie ma. Bo ja dopiero kupiłam telefon, ja nie wiem jak zapisać ten kontakt. Jak pana tu wprowadzić imię? Pan pomoże. Dobra, jest. Da pani ten telefon. Zaraz ogarniemy się. Dobra, jest. Tutaj. Przyłożymy mój NFC. Siup. Co to? To jest taki system. Coś lepszego jak Bluetooth.
Dobra, jest, zaraz gramy. Elegancko wpiszę się tu. Jeszcze z buziaczkiem. Strz. Siup. Dobra, jest. Powinno być git. Tu u góry jestem, w ulubionych, na samej górze. Zaraz. Bo mi trochę to telefon się zepsuł chyba. Bo ja próbowałam tapetę ustawić i tak jakoś słabiej działa od tego czasu. Biała jest? Cała? Tak, tak, tak. No to trzeba wrócić się. To dajemy tak. A jak się... Dobra, dajemy tak. Dajemy tak. I teraz od nowa. I ja pani powiem. I teraz tak, w bok. Tak. Raz, dwa, trzy. Tak. Trzy, trzy w prawo. Tak. Dajemy enter. Tak. Raz, w dół. Tapeta i tutaj wybieramy. Tylko nie własna. O, dziękuję pan. No. O wiele lepiej. Niech już będzie ten robocik z karabinkami. Może być. Przynajmniej wszystko czytelne. No wiadomo, że tak. Najważniejsze, że czytelne i że zrozumiałe wszystko. To jeszcze mi pan jeszcze raz wtedy powie, jak tu ten kontakt... A, bo już mam. A, już jest tutaj, kontakt? Dobrze. Nie, nie, właśnie nie ma. Cholera. A, bo tu, o, przepraszam, bo ja źle wpisywałam. Dobra, ja jeszcze raz wpisałem. Ja na numpadzie wprowadziłam. Dobra, jest. To co? Dobrze. Podać jeszcze raz numerek? Tak, tak. 924 248 924 248. 6 cyferek powinno być. O, teraz wszystko działa. No i fajno. Jest git. Ale ma pani drugiego iPhone'a. Też mam takiego. Jaki Boże, iPhone? Co ten pan robi? Ja nawet nie wiem. Ja jakiś poszłam do sklepu i mi dali razem z kartą. Co pan narobił? Pożyczyłem, bo to sąsiad był. O, fajne motto. Ja lubię. Nie napierdalaj, zadzwoń. Taka jest nasze motto. To sąsiad jest, on pożyczył mi. No dobra, je, ale pamięta pan, nie napierdalaj, zadzwoń. Takie motto, nie, panowie i panie. O kurde. To ten... Cóż za piękna dewiza. Pana, to ten pan, co go pan chyba potrąciłeś. Ja. A, rzeczywiście, zgadza się. Zwiedzalaj pan, zwiedzalaj pan. Gdzie tam? W porządku, nóżka już? Jakoś przeżyję. Ale sędziemu o tym nie napomnę. Ma nikogo. Nie ma nie nikogo. Ma w porządku. Nie ma nikogo. Kurwa, mówić 10 razy nie ma nikogo. No i tak idzie łosiu. O kurwa, to jest chyba prokurator. Hołota. To proszę bardzo za pomoc, taki dziękuję, mały datek, bo właśnie o emeryturę się staram, żeby więcej było. Wie pan. Wiem, wiem, rozumiem. No i na pewno będzie. Ciężkie życie. O. Potem jeszcze jakąś pracę, trochę dodatkowych. Mam pomysł, jak tu rozruszać miasto troszeczkę. Wie pan, jakieś mycie aut w bikini. Myślę, że ludziom się spodoba. Myślę, że tak, a pani jako właścicielka, rozumiem. Właścicielka czego? Bikini? Będzie pani zatrudniać, tak? Tych ludzi? Czy sama? Chyba nie, nie? Czemu za to? To takie jednorazowe akcje. Tylko właśnie problem... Ale to pani ma zamiar myć? No tak! A, no to ja bym skorzystał. No tak. No widzi pan? Więcej no. Takich osób jest. No oczywiście, że tak. No, to ja idę tam płakać o emeryturkę. Miłego dnia, dziękuję bardzo, bardzo za pomoc, naprawdę. Ależ proszę bardzo, miła pani. Kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia. Chudy pan, drugi miesiąc, witam serdecznie. Serdecznie gleban, czacie, jeszcze raz wielkie dzięki, suba. Kurwa. Panie. Słucham. Obawiam się, że to był prokurator, ja pierdolę. Jaki prokurator?
Panie prokuratorze! Będzie za jakiś czas. A pan to kto? No to poczekamy wszyscy. Petent. Petent. To jest petent. Prokurator ma być za jakieś tam parę dni. Na 3 godzin, minut. Prokurator ma... Sędzia ma być główny za 40 minut. Dopiero za 40 minut? 40 minut. No, pisał do mnie SMS-a, więc nie wiem na co tutaj czekać. A pan? Pana co, po broń? Ja? Nie, to jestem w sprawach prywatnych. Kurwa, rozwód. Nie, w sprawach prywatnych, ale dotyczących miasta. Ale niestety nie mogę udzielać informacji ludziom, tylko osoby wtajemniczone mogą o tym wiedzieć. No to niech mnie pan wtajemniczy. Pozwalam panu. Nie. Niestety nie mogę, przykro mi. Rozumiem. Co tam pan napierdala? Snake'a? Urwa. W lewo. Rozjechałeś go na trasie, pan pytasz co on napierdala. W swoją nogę, bo go boli. Jak ja rozjechałem? Wszystko w porządku, nie? Każdy się martwi na swój sposób. Mistrzu, jak noga? W porządku? Pan trochę jak z Matrixa wygląda. A ja z Matrixa jestem. Nie pan. Pan. Kurwa, dobry, podobasz mi się, babeczko. Księciuniu, nie do ciebie było. Ten pan rozjechał. No nie ja, no ten kurwa, pan. Przecież on nim mówi. On jak z Matrixa? On to wygląda jak... rozjechany. Jaki to ten rozjechany? Jaki rozjechany? Miła pani, żaden rozjechany, kaleki nie róbcie z niego. W Snake'a napierdalasz mu się uszy częsą. Ten pan to tak 2 na 10. Jakby pedigila wpierdalał. Jaką pan byś dał sobie ocenkę za strój? Powiem panu tak. Mocne 9. Bo kapelusz mi spadł. Mocne 9 na 100 bym dał. No jak kurwa na 100? To ty pierdolisz, zobacz. Ja tak 11 bym zarzuciła wtedy. 15 na 100? Nie, 11. 11 na 100? Już czy na 10? Tak. Na 10, na widzisz? Na 100 czy na 10? Nie, na 10. 9. O. A? Widzisz? To pani już nie wie o co chodzi nawet. 11 na 9 ja bym panu dała, bo pan taki wybuchowy jest. A, widziałeś? Elegancja, kurwa. Pierwszemu mi będzie miła w bikini auto, a ty popatrzysz. Buty to od komunii jeszcze nosisz, buty od komunii jeszcze nosisz. No to a taka problem. To jest kurwa sweter, nie koszula. Modnisiu. A pani taka niziutka? No kurwa. Co pani tam się po głowie? No drapie się. Swędzi mnie, no bo od miesiąca już te ciuchy noszę i zdjąć nie mogę. Nie, się drapie. To panowie uciekaj. Nic. Na smakołyka mnie wzięła chęć. Cholera, nie wiem którego wybrać. Może telefon wykonać. Kurwa. Ja to w sumie muszę wychodzić. Kurwa, no nie no, chyba coś trzeba ty. To się później zobaczymy, tak? Tak, zobaczymy się. Powodzenia panie kurwa kaleka. O kurwa, lewyka. Nie mówię. Ale co piło? Myślałem, że się ktoś zesrał, kurwa, w gacie. Ja pierdolę. Gdzie ten ten? Gdzie ten przyjedzie ten? Cały najwyższy. Jego ekscelencja nas tutaj? Zaskoczy? Co? Teraz pan powtórzy. Będzie jego ekscelencja tutaj? To znaczy? No kurwa sędzia, nie? No nie wiem, zapewne pierwszy z nim załatwię sprawę, bo pierwszy tutaj byłem i chyba najdłużej mi się zajdzie. Co ty pierdolisz? Moja taksówka, ja tu pierwszy przyjechałem. Nie.
Wiesz, są sprawy ważne i ważniejsze. Jaka to korporacja jesteś? Kurwa, ludzka nie znasz? Nie chcesz mieć do czynienia z najwyższym ludzkiem? Kick taxi, nie napierdalaj, zadzwoń. A, widać tutaj rozjebana szyba, druga szyba. Czy wie, czeka pan, to ja tej wezwę LSPD, niech tej mandacik wystawią za... Pojazd nie jest tutaj prawidłowy do jazdy. Lampy nie ma. Tutaj jeszcze można... O, tutaj drugiej szyby nie ma, trzeciej... Spoko, spoko, wzywa pan. Ja powiem, skąd pan motor ma od sąsiada. No... Ja panu powiem tak. Jest jedna wymówka. Z wypożyczalni jazda testowa. Nic nie robią. I dobrze możesz pan każdym jednym jeździć. I jest jazda testowa. No to zwrócić pan musi, nie? No to zwrócę, jak skończę jeździć. Pan jest konfident? Coś pan. Szanuję siebie. To co pan mi tu grozisz? Policją? Widzisz pan, czasami trzeba zagrozić, niekoniecznie czynu dokonać. Wrydać mogę dać. To pan może dać? Wrydać mogę dać. Pan może dać? Pan może chcieć dać, a nie dać. Kurwa, co się boisz? Co ty pan robisz mi? Ej, co mi pan bijesz? Odejdź pan z tym kijem, odejdź pan z tym kijem. Co pan mi bijesz? W biały dzień człowieka? Kijem pan na mnie biegniesz? I co kurwo jebana? Jeden shot! Się kurwa nauczysz! Panie doktorze! Witam, bestią.
Witam bez tym. Ajajaj. Kałamba. Siema, piecuks. Odejdź pan z tym kijem. Odejdź pan z tym kijem. Jak zamach wziąłem. Jak szemląga dostał. Lira, jest. Nie wiedział, co się dzieje. Ale gdzie pan jest? Pod taksówką się schowałem! O, jest. Dzień dobry. Pan wejdzie do środka, jak potrzebuje pomocy, gdy się na pewno panem zajmie, bo mam kurczę 3 zgłoszenia jeszcze. Dobra, muszę wyjechać. Nie ma problemu. Podpiszę wszystko. Ciup, dziękuję bardzo. O Jezu, fantastycznie. Panie doktorze, pan tam zobaczy, bo tam chyba ktoś leżał w ogóle na tym, na szpitalu. Już zerknę. Tam na sali. Siup tu na siedzenie. Dobra, siup, siup. Jedziemy, kurwa. Trzymaj się tam. Nie może pamiętać, bo on ma kurwa kontakty. Konszakty ma kurwa z tym. Z sędzią nie dojdzie. Kurwa. To zmienia postać rzeczy. Spokojnie, spokojnie. Tylko nie trzęść się tam. Nie da się przeszukiwać martwej osoby? To jak zabrać mu komórę? Ale...
muszę zmienić ubranie teraz. Bo... Może bym mu na metę odegrać. No poczekajcie. Odegram to na meze mu. Zabieram tablet. Zabieram telefon. Zabiorę to, no właśnie tak myślę, ale... Jeszcze go dla bezpieczeństwa wywodził jeszcze. No właśnie chcę go w wodzie umieścić dla bezpieczeństwa. Ale byłby przypał, jakbym policja tu wjechała. O kurwa. A czemu nie można ich przeszukiwać? Muszę dobrać. To nie. I nie ma agenta. Kurwa,
Żeby nie powiedział o tym sędzim, a to kurde jakiś porządny, jakiś był biznesmenik, kurczę. Nie mogę się z takimi pieścić. Naklepał mi, trochę przyjąłem ciosów, ale to wiecie, to była zasłona dymna, że się nie umiem bić niby. A tu kurde jeden shot. Wiecie czemu, co chodzi, wiecie jak jest. Ma tu kupa cichutku. No nic, śmigniemy na ten. Halo, witam. Jest tu kto? Elegancko. Mucha Majana. Oddaje czy nie oddaje? Mucha. Nie oddaje. Taka prawda. Takie są realia. Nie no, czat, co by. No nic. No nic, czat. Idę spać. Życzę wam miłej nocy. Trzymajcie się. Dobranoc. Dzięki za dzisiejszy strumyk. Widzimy się już jutro na kolejnym. Tak więc do zobaczenia. Trzymajcie się, papa. Miłej nocy. Trzymajcie się, papa. Hej.